Niemieccy ministrowie nawołują do Solidarności z Polską. Szef MSW, Polacy pełnią ważną służbę dla całej Europy. Odnosząc się do dramatycznej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, p. ojciec. Federalnego ministra spraw wewnętrznych Horst Seehofer wezwał w piątek do Solidarności z Polską. Polacy pełnią tam ważną służbę dla całej Europy, powiedział gazetom Funke Mediengruppe. P. Dlatego należy pomóc polskiemu rządowi w zabezpieczeniu granicy zewnętrznej, a wszystkie państwa Unii Europejska muszą działać razem. Musimy teraz liczyć na poparcie całej demokratycznej światowej opinii publicznej dla naszej polityki, oświadczył polityk CSU. Praktyka Łukaszenki polegająca na przerzucaniu migrantów samolotami rejsowymi z Bliskiego Wschodu na Białoruś i dalej do granicy z Polską. Jest bardzo paskudną metodą polityczną, której należy położyć kres. Nazywamy to hybrydowym zagrożeniem, gdzie ludzie są wykorzystywani do destabilizacji Unia Europejska, a zwłaszcza Niemiec. Nie można pozwolić, aby to zapanowało na świecie, oznajmił. W czwartek, podczas wystąpienia w Bundestagu do Solidarności z Polską, wzywał też minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas za to cierpienie na granicy. Odpowiada pan Łukaszenka i jego pomocnicy w Mińsku, podkreślił. Chciałbym w tym miejscu powiedzieć: niezależnie od innych dyskusji politycznych, jakie toczymy w Unii Europejskiej, problemem w tej sprawie nie jest Polska, a czasami mam takie wrażenie w tej debacie, ale problemem jest Łukaszenka, Białorusi reżim, który tam jest. Dlatego Polska w tej sytuacji zasługuje na naszą solidarność, solidarność europejską, oświadczył Mas.